Nasz Bor, witam was wszystkich, witam was z miejsca, witam was z hubu przeładunkowego. Słuchajcie, na początku bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc dla powodzian na ogólnie z terenu Kotliny Kłodzkiej, ponieważ znajdujemy się u naszego kolegi Pawła, prezesa koła Daszbur z Lądka Zdroju, który użyczył nam plac, użyczył nam halę, wózki i tutaj jest jakby centrum przeładunkowe i tą całą pomoc, którą tu widzicie, to jest jakiś mały procent tego, co jest w hali. My nagrywamy ten materiał, ponieważ jest bardzo ważny i bardzo was proszę o to, żebyście go udostępniali, bo jest ze mną tutaj kolega Paweł, który niedawno występował u nas, jest ze mną kolega Piotrek Łowczy Okręgowy. To są główni koordynatorzy działań pomocy powodziowej na terenie Kotliny Kłodzkiej. I ja mam bardzo dużą prośbę, żeby Paweł wytłumaczył, ponieważ musimy skoordynować te działania, które płyną cały czas. Za kamerą jest cały czas, słuchajcie, ruch, ale musimy pewne rzeczy zastopować, a pewne rzeczy przyspieszyć. Więc bardzo bym prosił Pawła, żeby wytłumaczył jako członek Naczelnej Rady, wiceprezes i również Piotrek tutaj opowie o tym. Daszbur, koleżanki, koledzy, w ogóle ci wszyscy, którzy pomagacie, bardzo ważna sprawa jest, zatrzymajcie teraz tą pomoc. My musimy ją rozdystrybuować na tą Kotlinę Kłodzką, na wszystkich tych potrzebujących. Mamy tego bardzo dużo, a nie jest to takie łatwe dystrybucja tego i nie chcemy, żeby cokolwiek wasza pomoc się w jakikolwiek sposób zmarnowała. Dlatego kategorycznie wstrzymajcie pomoc. Na pewno żadnej żywności, żadnej wody w tej chwili nie przywoźcie. Jeżeli będzie potrzeba taka, dalej damy znać. W tej chwili mamy nawet już takie łopaty, takie rzeczy potrzebne, które są do sprzątania. Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Gromadźcie środki, one będą bardzo potrzebne, ale gromadźcie jako w formie pieniężnej, wpłacajcie je na konto zarządu głównego. One będą wykorzystane, ja gwarantuję, że one będą wykorzystane co do złotówki, trafią do tych, którzy naprawdę potrzebują tej pomocy. W tej chwili powiem wam tylko króciutko, jak to wszystko powstało. W piątku na sobotę wszyscy myśliwi tutaj walczyli w swoich miejscowościach o to, żeby utrzymać te miejscowości, żeby nie zostały zalane. Niektórym się to udało, tak jak mi w Złotymstoku, ale w Lądku i w Stroniu to się nie udało. Niestety zostało wszystko zalane i doszło tam do tragedii, bo pękła tama. Później bardzo szybko, już w poniedziałek, mieliśmy zorganizowane dwa huby. Jeden tutaj powstał, Żelazno 55A, drugi w Złotymstoku. Trzeci, który tymczasowy, który nie był wykorzystywany bardzo mocno, bo był w Kamieńcu i Kamieniec też został zalany. Szybko zorganizowaliśmy tą pomoc, byliśmy pierwsi przed wojskiem. Docieraliśmy do miejscowości, uczestniczyliśmy w ewakuacji takich najbardziej położonych miejsc i najbardziej zagrożonych. Docieraliśmy przed helikopterami, słuchajcie, przed wojskiem, myśliwi przez góry z piłami, przecierali traki, szlaki i docierali do najbardziej odległych i potrzebujących ludzi w górach. To było naprawdę niesamowite, oni nie wiedzieli skąd my się tam w ogóle bierzemy, skoro jeszcze helikoptery tam nie doleciały. Teraz doraźna pomoc, jaka jest potrzebna, powie Piotrek, proszę bardzo. Witam wszystkich, Daszbur. Koleżanki, koledzy, jak mówią, pierwsze mocy już ostygły. Teraz potrzebna nam jest chłodna głowa i skoordynowane działania tak, żebyśmy po prostu, tak jak tutaj kolega Paweł mówił, wykorzystali tą pomoc maksymalnie, żeby nic się nie zmarnowało. Więc potrzebne są nam takie naprawdę już rzeczy konkretne, na które trzeba więcej środków finansowych. Dlatego podjęliśmy taką decyzję, że będziemy wybierać myśliwych, nie tylko myśliwych, ale też poszkodowanych. Wyselekcjonujemy ich po to, żeby można było im pomóc konkretnie i ich potrzeby jakby zdefiniować. Znaczy oni muszą zdefiniować potrzeby, my musimy im te potrzeby zaspokoić. Natomiast problem jest tego typu, że ci ludzie są w trudnej sytuacji, oni nawet nie wiedzą, co mają teraz zrobić. Oni nie wiedzą, czy zostać tutaj, czy wyjechać, czy odbudowywać, czy zburzyć. Naprawdę to są trudne dramaty, decyzje takie, które nam się nawet to nie wyobraża. Żywności, wszystkiego mamy tutaj bardzo dużo, dlatego że sklepy działają i ludzie nawet sobie sami kupują te pewne rzeczy. Natomiast my musimy podjąć, jak mówiłem, ludziom pomóc podjąć decyzję po prostu w ten sposób. Dlatego też w tej chwili przygotowujemy wszystkie działania na koordynację ze Strażą Pożarną, z wojskiem. Będziemy wydawać gorące posiłki. Też jest apel do kół, jeżeli mają możliwości
to też, żeby się kontaktowały, jeżeli chodzi o to zwierzynę, bo po prostu z tego musimy się chwalić tym, co mamy najlepszego i wydaje nam się, że to będzie najlepsza taka docelowa pomoc w tym, żeby wyżywić tutaj te grupy ludzi, które pomagają. Tyle z mojej strony. Ja powiem tylko tyle, że organizujemy jako Polski Związek Łowiecki pomoc w formie cateringu, więc jeżeli któreś koło ma ochotę dostarczyć tuszę jelenia, słuchajcie, nie chodzi o takiego jelenia strzelonego prosto z lasu, ale żeby ta tusza już była przygotowana, rozebrana, byłoby super, bo wtedy my po prostu przygotujemy posiłki, tak? Organizujemy catering, jest w tej chwili na dzień dzisiejszy z informacji 5 tysięcy wojska tutaj u nas, jest masę wolontariuszy, jest OSP, jest Państwowa Straż Pożarna, chcemy tych ludzi wesprzeć. Ja jeszcze tylko powiem na sam koniec już, że konto, które powstało przy zarządzie głównym, to jest subkonto, Paweł, tylko i wyłącznie na twoje barki. Tylko i wyłącznie jest to do pomocy tutaj poszkodowanym na terenie Kotliny Kłodzkiej. No ogólnie i Opolszczyzny, tak? I Opolszczyzny, tak. Dla Powodzia. No, dla Powodzia. Tylko, to nie jest konto, które jest ogólnym kontem Polskiego Związku Łowieckiego, to jest subkonto. Jak wiecie dobrze, Łowczy Krajowy podjął wspólnie z Naczelną Radą decyzję o odwołaniu hubertusów. I zbieramy te środki, one nam będą bardzo, bardzo potrzebne. Słuchajcie, jest koniec września. Jest piękne rykowisko tutaj, ale to jest początek jesieni, zimy i tym ludziom musimy pomóc. Tu będą potrzebne bardzo, tak jak Piotrek wspomniał, specyficzna pomoc. Rozmawialiśmy wczoraj długo. Okna, piece, być może opał. Musimy gromadzić środki na to i bardzo was proszę. Tak, te potrzeby się zmieniają cały czas, bardzo dynamiczna jest ta sytuacja. I naprawdę trzeba bardzo ostrożnie z tymi w ogóle środkami, z tą pomocą dysponować, żeby ona trafiła naprawdę do najbardziej potrzebujących. Eugeniusz Grzeszczak dzisiaj rozmawiał ze sztabem tutaj kryzysowym i prosili ze sztabu kryzysowego, żebyśmy się zajęli cateringiem i karmieniem tych służb porządkowych, które tutaj są, czyli wojska i straży pożarnej. Liczymy na waszą pomoc. My to temat dobiegnie końca, że tak powiem, będziemy pomagać docelowo, ale na to potrzeba funduszy. I bardzo was proszę, jeżeli macie możliwość, zbierajcie te środki, wpłacajcie na subkonto PZŁ, a one będą wykorzystane na pewno w słusznym celu. Ja dziękuję z mojej strony. Dziękuję. Dasz Bur. Dasz Bur. Dasz Bur.